Bardzo serdecznie Was witam w trzecim już dniu naszych ćwiczeń duchowych. Bądźmy razem. Na początku, moi drodzy, winien jestem Wam przeprosinny, bo pierwsze maile nie przyszły na czas, tak jak to być powinno. Moja wina. Ale mam nadzieję, że wybaczycie, bo przygotowywaliśmy te ćwiczenia bardzo szybko, spontaniczny pomysł i nie wszystkie rozwiązania mieliśmy przetestowane. Także proszę o wybaczenie i mam nadzieję, że uzyskam to wybaczenie od Was. Jak one przyjdą, bo być może tak się zdarzy jeszcze, że kiedyś on przyjdzie jakoś później, ten mail, to po prostu to przygotowanie należy rano sobie wtedy zrobić. Jesteśmy na początku naszych ćwiczeń i najważniejszą rzeczą, którą robimy na początku, to się po prostu uczymy metody. Dlatego to, co jest najważniejsze w tym czasie, to żeby po prostu robić te ćwiczenia, niezależnie od tego, czy one spełniają moje oczekiwania, czy jest tak, jak ja to sobie wyobraziłem, czy jest zupełnie inaczej. Robić, robić, robić. To jest nasze zadanie w tym czasie. Chciałbym Wam zaproponować coś bardzo specyficznego na ten czas, ponieważ jest bardzo dużo różnych informacji, które nam do głowy wrzucają się nam i nas naciskają, więc chciałbym zaproponować taki post informacyjny, żeby w trakcie tych naszych ćwiczeń oglądać wiadomości raz dziennie, albo raz dziennie wchodzić na Onet, Wirtualną Polskę, albo na jakieś inne media i sprawdzać informacje o tym, co się na świecie dzieje. Raz dziennie. Raz dziennie zrobi coś takiego, że będziesz na bieżąco miał informacje, ale nie będziesz nakręcał w sobie niepotrzebnego lęku. Więc moja zachęta, kto chce ćwiczyć z nami w poście, niech napisze komentarz, że biorę. Ja obiecuję Wam, że raz dziennie będę tylko sprawdzał informacje dla swojego zdrowia psychicznego. I druga związana z tym informacja, bo to jest idea Ignacego Loyoli, twórcy naszej metody ćwiczeń. On mówił, żeby w trakcie ćwiczeń nie robić żadnych dodatkowych wysiłków i żadnych dodatkowych postów, które mogłyby wpłynąć na moje medytowanie. Więc jeśli jest tak, że ktoś z Was ma jakieś inne praktyki ascetyczne albo modlitewne, które mnie trochę napinają, rozdrażniają w tym czasie właśnie, to zróbmy sobie coś takiego, że okej, one są w porządku, ale na czas ćwiczeń duchowych, które robimy przynajmniej do świąt, zawieszamy to. Jak będziesz chciał, to sobie do nich wrócisz. Jeśli masz teraz jakieś inne posty, jakieś inne dodatkowe modlitwy, które cię kosztują, to jeśli to jest możliwe, zachęcam, żeby z nich zrezygnować, a skupić się bardziej na przygotowaniu medytacji, na przeprowadzeniu medytacji, potem na refleksji. Żeby to była podstawowa moja próba skontaktowania się z Panem Bogiem. Inne też są dobre, ale na czas ćwiczeń bierzemy tylko to, żeby się dobrze skupić, żeby dobrze w metodę wejść. No tak, techniczna informacja. Jeśli ktoś z Was nie dostaje maila lub jeśli ktoś z Was wie, że ktoś z Waszych znajomych nie dostał maila, bo na przykład do spamu trafił albo ktoś zły mail wpisał, to proszę, żebyście wchodzili na stronę bądźmyrazem.com i tam jest na dziś taka zakładka. I tam na dziś mamy zawsze aktualne materiały przygotowane na to, co powinniście w mailu dostać. Więc jeśli zdarzyło się tak, że nie macie tego maila, wędrujcie na bądźmyrazem.com. A dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na te pytania, które zadaliście pod filmikami, więc jedziemy. Czy dla tych, co chcą medytować samodzielnie, mógłby być plik z podkładem muzycznym bez lektora? No nie pomyślałem o tym, droga Marto, więc bardzo dobry pomysł. Zrobimy taki plik muzyczny z samą muzyką. I to przy okazji chciałbym powiedzieć, że autorem tej muzyki, którą wczoraj słyszeliście, jest Mateusz Banasiuk. Do tej pory Andrzej Korycki z Lublina napisał muzykę, którą używaliśmy w czasie medytacji online, a to jest Mateusza Banasiuka. I jak ktoś z Was widział adorację live z podkładem muzycznym Mateusza Banasiuka, to on gra i modli się na żywo w swoim mieszkaniu, wysyła nam sygnał, my to miksujemy u siebie i wysyłamy do Was. Zrobimy, Marto, taki pliczek. Ania, proszę o punkta w komentarzach lub treści maila. Punkta, czyli wprowadzenie do medytacji, ono będzie też zawsze w formie tekstowej. Nie tylko treść filmu, który chłopaki Wam przedstawiają, ale też zawsze będzie PDF, więc szukajcie w opisach filmu i w mailu też będzie zawsze podpięty. Jacek, mam pytanie. Czy jak ktoś zapisał się po 24 marca, to również dostanie maile i będzie miał możliwość bycia w grupie dzielenia? Zapisałem się przedwczoraj i jeszcze nie dostałem żadnej informacji na ten temat. Drogi Jacku, zapisy to było szaleństwo, bo cały czas dopisywały się osoby i w pewnym momencie musieliśmy zamknąć tą grupę i teraz jest drugi arkusz, na który można się zapisać, na rekolekcje, które ruszą od poniedziałku.
To będą te same materiały, ale one ruszą w poniedziałek. Na pewno tam nie będzie towarzyszenia duchowego. Jeśli uda nam się, to zorganizujemy grupkę dzielenia. Natomiast jeśli teraz nie dostajesz maila i nie oglądasz pewnie tego filmiku, to być może wpadniesz na niego później. Natomiast jeśli ktoś z Was chciałby się zapisać jeszcze na te rekolekcje, to do poniedziałku wieczór, do poniedziałku do 23:59 jest to taka możliwość. Te same materiały będą po prostu z opóźnieniem wysyłane tym osobom, które się na drugą listę zapiszą. Musieliśmy technicznie tak to rozwiązać, bo inaczej nie dałoby się po prostu tego ogarnąć. Więc jeśli macie znajomych, którzy by chcieli, albo chcecie komuś polecić nasze ćwiczenia duchowe, to wysyłajcie im adres strony bądźmyrazem.com, tam się jeszcze można dopisać. Jaka jest różnica między tym dialogiem z Bogiem na zakończenie medytacji, a dialogiem, które prowadzimy z Nim podczas medytacji? Świetne przypomnienie, ćwiczy na ścianie. Chyba ogarnę do samodzielnych ćwiczeń. To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że końcówka medytacji to jest tak zwana rozmowa z Jezusem Chrystusem, czy rozmowa z Bogiem. To jest coś, co wyznaczył Ignacy, żeby tak podsumować trochę medytację i tak zebrać to wszystko razem i przedstawić Panu Bogu. I teraz są dwa rodzaje medytowania, czy ludzie mają trochę różne style w medytowaniu. Niektórzy medytują w taki sposób, że całą jakby medytację od początku widzą Boga, odnoszą rzeczy do Boga, dialogują z Nim, cały czas są w kontakcie. I wtedy się pojawia pytanie takie, co ja mam właściwie na koniec Mu mówić. Wtedy trzeba to tak zebrać trochę. Natomiast to pytanie może wyjaśnić, jakby ono się bierze dlatego, że niektórzy medytują w taki sposób, że większą część medytacji spędzają nad tym zastanawianiem się we mnie, co jest, odpowiadają sobie na pytania, myślą, analizują, wyobrażają sobie coś, pozwalają sobie czuć i dopiero na sam koniec odnoszą się do Pana Boga. Można zrobić i tak, i tak. Ja jak robię medytację, to też mam cały czas taki dialog i wtedy na końcu to jest takie raczej podsumowanie rozmowy. Natomiast najważniejsze w medytowaniu właśnie jest to, żeby to odniesienie do Boga było jakieś. Ja mogę różne rzeczy w sobie widzieć, przyjemne i nieprzyjemne, ale udana medytacja jest wtedy, kiedy ja to nazwę sobie zobaczę i odniosę do Boga właśnie, prawda? Więc jeśli ty robisz przez całą medytację, w porządku, rób tak dalej. Jeśli tak robisz, że bardziej patrzysz na siebie, analizujesz, to pod koniec medytacji właśnie, to jest szczególnie uwaga dla ciebie, pod koniec medytacji nie zapomnij to odnieść do Boga, przedstawić Mu to i mieć taką otwartość, że może to, co ja myślę, nie jest jeszcze ostateczną odpowiedzią na to wszystko. Może coś Pan Bóg mi podpowie, a może nie, może przyjdzie jakaś intuicja, może poza medytacją to się wydarzy, ale żeby zachować takie mogę czegoś nie wiedzieć. Tu się może coś zdarzyć, nie? Dobrze, Panie Boże, możesz mi coś jeszcze mówić. Trochę się boję, czy dam radę. Wszyscy się boją, czy dadzą radę, ale mam taką propozycję. Jeśli to jest możliwe, to mniej rytm dnia, w którym medytujesz. No, w ogóle w takich warunkach warto jest mieć rytm dnia, bo jeśli ktoś ma pracę w domu zdalną, to łatwo wtedy tak zaburzyć ten rytm cały, chyba że ta zdalna praca to wymaga. Ale jeśli nie, no to trzeba zadbać o to, wstaję o którejś godzinie, o którejś mam posiłek, bo to pomaga psychicznie. Ja też się zawsze boję, jak jakieś rekolekcje zaczynam, bo jak jedę na 8-dniowe rekolekcje w milczeniu, to za każdym razem, co roku jeżdżę, ale za każdym razem mam takie, Boże, to będzie trudne. Tu jest dużo łatwiej, więc no bo mamy cały czas kontakt, nie musimy milczeć, nie robimy 4 medytacji dziennie, tylko jedną, dosyć krótką. Dlatego ja mam taką propozycję. Jak ci się uda, to uda, jak nie, to nie, ale zadbaj o to, żeby codziennie to robić. Tak? Lepiej zrobić słabą medytację, ale ją zrobić, niż nie zrobić. Nie? I nie ma co się napinać na to, że no, tu efekt jakiś osiągnąć i nie wiadomo, co ma się stać, no bo wcale o tym nie chodzi, żeby tu efekt jakiś osiągnąć. Chodzi o to, żebym ja medytował, żebym pomyślał trochę i odniósł coś do Boga. Nie martw się, ja też się boję. Słucham, a czy można wcześniej wysłać, żeby medytować podczas adoracji o 21:00? Czy w ogóle to był dobry pomysł, żeby medytować podczas adoracji? No ja się zastanawiałem nad tym i na początku to był mój pierwotny pomysł, ale później z chłopakami doszliśmy do wniosku, że to by wtedy odpowiadało tylko na, żeby te nasze medytacje prowadzone były na żywo w czasie adoracji, ale to by odpowiadało tylko tym osobom, którzy wieczorem i to jeszcze o 21:00 by chcieli medytować. Więc dlatego medytacje są
wysyłane wieczorem na następny dzień, więc możesz przez cały dzień zrobić sobie tą medytację samodzielną albo prowadzoną. Jeśli chcesz, możesz to zrobić w czasie adoracji, ale też czasami jest tak, że ktoś rano zrobi medytację i te treści w nim krążą i potem przyjdzie na adorację live o 21 i nawet nie zostanie całą godzinę, ale 15 minut albo 30 i jakby jeszcze raz wraca do tych treści. Dlatego samodzielnie możesz sobie robić tą medytację w czasie adoracji, ale my będziemy jednak puszczać je osobno dzień wcześniej. Czy aby wziąć udział w tych grupach dyskusyjnych potrzebny jest mikrofon? Tak, no jest potrzebny mikrofon, ale dla pocieszenia powiem Ci, że wystarczy taki zwykły, najprostszy zestaw słuchawkowy za 20 zł. Słuchawki z mikrofonkiem tutaj, bo te spotkania będą się działy przez telefon, ale właściwie przez bez słuchawek też sobie poradzisz. Tak, telefonem, o tak. To jest komentarz do metody medytacyjnej. Bardzo dziękuję, bardzo cenny materiał. Zrobiłem sobie notatki, ale tyle w nim treści, że chyba muszę jeszcze raz za kilka dni do tego filmu wrócić. Ten film zostanie. W ogóle autorem tego filmu jest Piotr Kropisz. On ma swojego YouTube'a. Piotr Kropisz, blog multimedialny. Zapraszam tam na tego YouTube'a. Na nim jest też ta konferencja. Ta konferencja będzie u nas cały czas na kanale, więc możecie do niej śmiało wracać. A do Piotra na kanał zapraszam. Bardzo dużo ciekawych biblijnych rozmów ma i różnych takich problematycznych, więc na pewno znajdziecie tam ciekawe materiały. Nie wiem, czy to dobre miejsce na takie pytanie, ale czy byłaby możliwość poruszenia różnic między technikami medytacyjnymi z kręgu buddyjskiego, a tymi chrześcijańskimi? Czy wcześniejsze doświadczenie w takich praktykach jest przeszkodą, by zacząć medytować z Wami? Mam na myśli konkretne techniki. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie słowo od Was. Pozdrawiam. Szczerze mówiąc, ja się nie znam na medytacjach buddyjskich. Nie wiem, jak one wyglądają. Wymieniasz dwie nazwy, których ja nie potrafię omówić. Wydaje mi się, że... Bo rozumiem, że problem może polegać na tym, że masz jakieś wyobrażenie tego, jak należy medytować, i to właśnie te buddyjskie wyobrażenie, a teraz chcesz zacząć chrześcijańską medytację i czy Ci się to nie pomiesza. Tak jak wiele razy powiedziałem, najważniejsze w trakcie medytowania u nas jest odnieść to, co ja mam w sobie, do Pana Boga. Różnica jest z tego, co kojarzę między różnymi technikami, taka, że my szukamy poruszenia duchowego, a nie pozwalamy, żeby ono odeszło. Nawet w chrześcijaństwie jest taka metoda modlitwy Jezusowej, gdzie nie skupiam się na moich myślach, poruszeniach, wszystko to traktuję, że to ma przyjść i odejść. Natomiast w medytacji ignacjańskiej szukamy poruszenia, czyli jeśli ja sobie wyobrażam, że jestem, tak jak wczoraj było, ślepym Bartymeuszem, którego ludzie mijają, to jeśli to mnie nie dotyka w ogóle, to nie jest coś, w czym mogę załapać kontakt z Bogiem czy ze sobą samym. Ale może być tak, że ta sytuacja mocno odzwierciedla moje życie i przez to mnie dotyka emocjonalnie, coś się we mnie odzywa. I to jest miejsce naszego zainteresowania w trakcie. Bo to jest coś czułego, coś istotnego, coś żywego we mnie. Bo to może być zranienie, na przykład to, że mnie ludzie odrzucali, jak Bartymeusza pomijali. Ale może być też taka, że odnajduję w sobie pasję, chcę coś zrobić. Mam w sobie energię. Znajduję w sobie jakiś taki potencjał do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za coś albo coś zaproponować. To też mnie rusza, dotyka. I to też jest przedmiot naszych zainteresowań. I jedno i drugie. I teraz ja takie coś łapę i zaczynam dialogować tak jakby z Bogiem trochę. No co mam z tym zrobić? Podjąć to wyzwanie, czy to nie jest ten moment? Nie? Bo może być tak, że mnie to rusza, ale potem jak zaczynam to analizować, nie, to nie jest ten moment. Nie? I nie jest ten moment, to jest motywacja lękowa, bo mówię sobie, to nie jest ten moment, bo się boję, a może tak jest, nie jest ten moment, bo realnie to nie są warunki na to. Nie? Dobrze siebie zrozumieć, dobrze siebie poznać i podejmować potem decyzje, takie jakby w kontakcie z Bogiem, w rozmowie, co Ty Boże na to. Nie jestem specjalistą od tego, nie umiem precyzyjnie odpowiedzieć na Twoje pytanie. Dlatego ja bym proponował, co można zrobić. Można przesłuchać tą konferencję Piotra jeszcze raz i w internecie jest masa informacji na temat medytacji chrześcijańskiej, jak ją robić. Głównie w tekstach. Filmów dużo nie ma, ale tekstów jest sporo. Więc proponowałbym, żebyś poczytał o tym i spróbował sobie znaleźć różnice, jakie są. No i do nas zapraszamy. Jesteś tu mile widziany. Czy wciąż można dopisywać się do tej inicjatywy, bo chciałabym zachęcić jeszcze kilka osób do wzięcia w niej udziału? Oczywiście. Na stronie bądźmyrazem.com od poniedziałku ruszamy.
Marto, zabieraj swoje koleżanki, kolegów, znajomych. Witam serdecznie, mam na imię Janina, jestem z Ryńska koło Torunia. Dziś zrobiłam pierwszą medytację z wczoraj, prowadzoną. Mam pytanie, co jeśli z Ewangelii nie uda się nic zapamiętać? Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejne dni. Jeśli dobrze rozumiem to pytanie, to często jest tak, że my nie zapamiętujemy czegoś, co nie jest z nami związane. Więc jeśli ja będę chciał odtworzyć medytację, tak? Słuchać to i tak, no to ważne, ważne, ważne może i tak dalej, ale to mnie nijak nie dotyka, nie klei się mojego życia, no to to nie zapamiętam. Dlatego w medytowaniu, nawet jeśli medytujecie z lektorem, czyli z taką bardzo wyraźną podpowiedzią, jak ułożyć te myśli, to ważniejsze niż te podpowiedzi, to jest to, co wasze serce dotyka. Ja bardzo często na pogłębiarce mówię, że jeśli coś bardziej dotyka twoje serce niż to, co mówi lektor, to idź za tym, co dotyka twoje serce. Na pewno to zapamiętasz i wtedy to sobie trzeba zapisać. Bo rozumiem, że pytanie dotyczy tego, bo nie mam co zapisać. Nie mam co zapisać, bo pewnie serce nie zostało dotknięte. Ja bym wtedy powiedział, szukaj takich elementów, które naprawdę dotykają twoje serce. Czasami nie chcemy, żeby coś dotknęło nasze serce, bo się boimy, że nas wywróci. To spokojnie. Nie wywróci. To nie jest tak, że medytowanie nam jakąś świat przewróci do góry nogami w takim złym znaczeniu. Ale w dobrym widziałem parę razy.